Fred, biorę. I uciekam. Kiełbasa jest moja! Ta kiełbasa do mnie należy! Nie oddam nikomu. Ale tylko kiełbasa. Nie oddam nikomu. Kiełbasa do mnie należy! I pomistrza. Pomistrza. Albo się je, drodzy państwo, albo się ryby łowi. Ale coś jest, jakiś gnojek. Oby nie bolek, coś małego, bo idzie, jak to się mówi, jak szmata. I co mamy? Drodzy państwo, tak mówię, przestawiłem się od razu na drobne przynęty. I mamy coś. Nie, tym razem certa. Tym razem, drodzy widzowie, certa czy świnka? Zobaczymy to na brzegu, ale liczymy na puchar, czyli Lesia, nie inaczej. I mamy gatunek, który ma teraz okres ochronny, więc delikatnie wypuszczamy certę. Więc delikatnie wypuszczamy naszą certę. Baja, płyń, dziewczyno, po kogoś dorosłego. Okej, przerzucamy zestaw i jedziemy dalej z tym koksem. Puchar jest mój, ten puchar do mnie należy. Wchodzimy, kolejna rybka. Zobaczymy tym razem co. Jak nie brał, to nie brały, bo były większe przynęty. A teraz z powrotem. I mamy znów jakąś fajną rybkę, czyli certę prawdopodobnie. Zobaczymy co. Ki pracuje, zima, minusowa temperatura i połaniec tylko dla twardzieli, drodzy państwo. Nie inaczej. W tą stronę przeciągniemy rybkę i zobaczymy co tym razem mamy na zestawie. Ładnie chodzi wszystko w pytkę. Mamy ładną certę. Ta sama historia. Położymy zestaw. I ładną certę. Odczepimy i wypuścimy. Zobaczcie jaka ładna. Więc baja i płyń, dziewczyno, i rybka. Drodzy państwo, ładna certa wraca do wody. Nie inaczej. Już doszła.
i odpłynęła, jest w pytkę z opadu. Chyba jest boleń. Nie, spadło. Ale z opadu, bo mi szarpało w rękach. Więc zakładamy świeży towar. Robaczki. Dwie sztuki. I zarzucamy. I tą drugą zaraz przerzucę. I jest pytka. Okej, i tą drugą przerzucamy. Dawaj. Za 40, może nie, nie, nie będzie. Zdaj mi. 35 będzie miał, nie? No. Czekaj, pstryknę foteczkę. 34, 5 prawie. No. I tak jest fajnie. No, zawsze to, no. Zawsze to coś innego, nie? Tak. Drodzy Państwo, widzicie, zawsze to jakaś inna rybka. Ja bolenie, a boleń, drodzy Państwo, ma okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia, więc widzicie, łowię na razie gatunki, które są objęte okresem ochronnym, tak jak i certa, boleń, mają okres ochronny, więc widzicie, ale to na co, na pinkę, nie? Nie, na białe. Na białego, no i rybka. Odpływa klenik 35 cm. I w pytkę. I łowimy dalej. I zawsze to jakoś. Kiełbaskę się zjadło i ryba wsiadła. I się rybka wsiadła. Tak, nic dodać, nic ująć. A u mnie już telepie. Ale widzicie, tutaj pierwszy raz na tym miejscu łowię. Nie wiem jak tam jest. Nie wiem jak tam jest w wodzie. Czy tam jest jakiś rów, kanał, rynna jakaś. Łowi mi prawa wędka. Prawa wędka. Wyżej, lewa, widzicie, milczy, więc coś z tą miejscówką musi być nie tak. Ale widzicie, kwestia jest wędkowania w jednym miejscu, tak to się pozna, co i jak, a tak to widzicie. Łowienie z marszu, prawa łowi, lewa się na razie przygląda, ale czeka może na coś fajnego, zobaczymy. No i wędkujemy, wędkujemy dalej, jest pytkę, nic dodać, nic ująć, pyzuś. Nic dodać, nic ująć, pyzuś. Pęczek białych robaków. Pamiętacie te, które schowałem do pudełka? Które schowałem do pudełka do kolejnego wykorzystania, więc nie tracąc czasu założę te już, co już kilka dni, kilkanaście dni były na włosie i to założymy. Co masz? Pokaż. Ale tu następny. No ale to ten jest mniejszy. No co ty dajesz? Co? No ty masz duże przynosić, a nie małe. Przyniesiemy duże. No co? Leży, no co mi tutaj za dziadostwo tutaj na. No. Odprowadzają mi stado, panie! Panie, stado mi to odprowadza, te większe. Gdzie mi tutaj dziadostwo rzucasz? Przyszłem ci wpuścić parę leszy, żebyś mógł to złowić. A chyba, a że. Same certy. Chyba, że tak, kolego. No to, no to muszę go wychycić teraz, drodzy Państwo. Muszę go teraz z powrotem wychycić, więc machaj będą, ryby będą, nie inaczej. Tak, ja coś mi nęci, więc drodzy Państwo, tu dużo czasu nie było brania, więc założymy ten pęczek, co był z białymi robakami w lodówce w domu, bo ja o tym przypomnę, zapomniałem, więc założymy go. Oczywiście robaki tam są martwe, no ale zobaczymy, co to nam przyniesie. Nie szkodzi wypróbować, więc cienki przyponik długi pójdzie tu i założymy ten pęczuś. Pęczuś białych robaków. Skróciłem trochę przypon, taki ze 40 cm i zobaczymy, czy to da radę. Trzeba kombinować różnych rozwiązań. Spróbujemy na pęczek, a nie chce mi się nowych nabijać.
bo wiecie, jest minusowa temperatura, jest zimno, ręce marzną i nie będziemy już tracić czasu, więc ten pęczek wykorzystam, który zostawiłem kilka dni temu, jak widzieliście na ostatnim wypadzie, czy nawet wcześniej, sam już nie wiem, wiem tylko, że jest 8 sztuk na włosie białych robaków i to poślemy w to miejsce, gdzie dzisiaj z rana nęciłem. Nic dodać, pyk, nic ująć. I jak sobie tam stoi i zobaczymy, co z tego przyjdzie. Zobaczymy, co z tego przyjdzie. Może kolejny boleń, który ma okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia. Dobrze, wędkujemy dalej, dalej i czekamy na Big Fisha, leszcza, bo puchar jest mój, ten puchar do mnie należy. Pęczek, zobaczcie, pęczek białych robaków. Ten z martwymi, co był paręnaście dni. Tylko zobaczymy, co. Zobaczymy, co na tym pęczu się skusiło. Zobaczymy, co. Zobaczymy, co. A co będzie, zobaczymy, chyba że spadnie. Zaczep idzie. Tam w gałęzie idzie. Nie mogę pozwolić. Nie wiem nawet, co to jest. Wiem tylko, że w gałęzie szło. Chociaż zobaczyć, co na pęczuś jest. Co mamy? Brzana może być, bo na leszcza mi to nie wygląda. Tak mówiłem, brzana, ryby mi biorą, które są pod ochroną. Więc machaj, będą, ryby będą i mamy brzanę. Nieduża, ale cieszy, bo zawsze coś innego, inaczej. Tym razem na pęczuś białych robaków, jeszcze nie gotowa, chodzi, chodzi, chodzi. Zaliczona brzana na pęczek białych robaków. I machaj, Pyzuś, wędką. I mamy taką ładną brzanę na pęczek białych robaków. Nic dodać, nic ująć. Idziemy ją zmierzyć. Robson! Chodź no! Na pęczek białych robaków. Ale to jest... Brzana, ale jaka? O, pięknie. Patrzcie. No, no ma. Faktycznie. Więc drodzy Państwo, rybkę dotlenimy. Ładny grubasek. Baja.
i jest w pytkę, nic dodać, nic ująć. Założymy świeże 8 sztuk i później przestawimy to, to jedna będzie na pęczek, nie inaczej. Ok, więc nawlekamy 8 sztuk i będą żywe. Tym razem będą żywe. 1. Nie tą stroną, pyzuś. 2. Osiem sztuk, 5, 6, 7. Białe robaki, pęczek białych robaków, widzicie? 7, 8. Jak to idzie? Ściągniemy. I mamy 8 sztuk. 2, 4, 8. 2, 4, 6, 7, bo jeden spadł. Dobrze. Mamy 7 sztuk. I te 7 zaraz założymy na prawą. Ale czekamy, czekamy. Wskazanie już było na pęczek. Czekam na jakiegoś większego leszcza. Tu leszcze lubią, wiecie jak brać, jak wyjeżdżamy. To może jeszcze jakiś leszczyk skusi się na pęczek białych. Więc próbujemy, próbujemy i zobaczymy co i jak. Zaraz drugą ściągnę. Przygotuję sobie tylko przypon. I druga też będzie na pęczuś białych robaczków. Na pęczuś białych robaczków będzie też druga. Przypon gotowy. Tylko oczywiście go skrócimy. Skrócimy go tak w przypadku pierwszym. Skrócimy go trochę. Szybka piłka. 1, 2. I mamy krótki odcinek, końcówkę do wiadra, żyłki, żeby się nie plątało. I przygotujemy już robaczki. Zawiniemy na nasz włos. Ściągniemy. I 3 razy wystarczy. 1, 2. Tak, żeby się nie odwiązało to, jak ryba będzie zasysać. Bo jak słabo jest zawiązany, to czasami tak bywa. Pęczek. Mamy nowy pęczuś, pęczek,
No i co? Skubało, skubało i się wyskubało. Ojej, ciasno trochę, ale tak, żeby nie tracić czasu, drodzy Państwo, ten ściągamy, przyszykujemy nowy i zaczepimy ten już gotowy. Ten gotowy zaczepimy. Tak to wygląda. I przerzucamy zestaw. I ten drugi zaraz przygotujemy, krótki. Zanęty na styk mi powinno starczyć. I to cieszy. Zobaczymy, jak są duże leszcze, to powinny brać na te pakunki. Okej. Niech stoi. I drugą przyszykujemy, znów drugi pakunek. Ojej, pomalutku. I drugi pakunek przyszykujemy od razu. Te ściągniemy i przyszykujemy drugi pakunek do drugiego przytonu, więc nawlekamy 8 kolejnych i na tą drugą założymy też pakunek białych robaków na wosie. Dobrze, przygotowałem sobie dwa pakunki, dwa razy po 8, tylko dowiążę jeden, dwa, widzicie. I tak to się prezentują, tylko kwestia dowiązania tego. I tak będę miał na wymianę 13.47, no zobaczymy, ale dwa razy pakunki i zobaczymy, co i jak. Przygotujemy kolejny przypon na pętelkę, tak aby później nie wiązać, już tylko odpiąć i zawiązać. Świeży drugi tam jest. 3 razy i po braniu tylko dowiążemy, tak aby nie tracić już czasu. 2, 3, odetnę i mam gotowy przypon do założenia. I tam na zmiany kolejne robaczki. Dobra, czekamy na jakieś branie, zobaczymy co i jak. Wsadzę do pudełka i zagrzejemy. Zagrzejemy je, bo zostawiłem na powietrzu i trochę znów je otępiło. A zależy mi tak, aby mniej więcej ruszały się ten pęczek białych robaków, więc zagrzejemy go to na wymianę i zobaczymy. Dzwonek z wędki. Jedną wędkę już tamtą długą wyniosłem. Wiadro jedno, ale wędkujemy, 14.08, tak mówię, półtora godziny mamy, 15.30, będziemy się pakować, schodzić, niecałe półtora godziny, tak aby coś fajnego złowić. Zanęty mam na styk, zobaczcie, powinno mi wystarczyć, już nie jeden nic dorabiał. I zobaczymy, więc czekam na jakieś uderzenie konkretne i na bigfisha leszcza. Certy, brzanę ładną, wymiarową, certy i dwa bolenie. No ale trzy gatunki, co dzisiaj złowiłem i wszystkie trzy od 1 stycznia mają okres ochronny, więc jeszcze przydałby się leszczyk jakiś, czwarty gatunek,
i by było w pytkę. No ale dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc czekamy, czekamy. I jest pytka, o, już coś. A to ma jechać, jechać, to jest pęczek białych robaków. Chyba że coś drobnego ciągnie tam za jednego, to ma zassać 8 grubasów i jechać. Czekamy, czekamy i zobaczymy co jak. Okej. A teraz Energola, więc drodzy Państwo, najlepszy jest zimny, pamiętajcie, zimą trzymamy w śniegu, najlepiej schłodzony, bo zimą powinno się jeść lody, pić zimne napoje i wtedy człowiek tak nie choruje, więc wasze zdrowie. Pijemy Energola, wspomagacz. I czekamy, czekamy. Tyk, 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 a to ma. Akcja, reakcja i ryba na brzegu. Więc jeszcze raz, drodzy Państwo, wasze zdrowie i czekamy na tego Big Fisha w dniu dzisiejszym. Pęczek białych. Zobaczymy tylko co. Ale branie było konkretne. Pewnie chyba brzana. Zobaczymy. Na razie wybiera. Zobaczymy co. Zobaczymy co. W podbierach, zobaczcie, sztywny od tego mrozu. Bije, bije. Zobaczcie, zobaczcie. Nie mogę się spieszyć. Brzana będzie na pęczek. To nie leszcz. Zobaczymy tylko jak duża. To będzie brzana. Jeszcze nie widzę. Szkoda, że nie leszcz. Brzana. Tuż po ogonie widzę. Nie mogę dokręcić hamulca, bo zrywy ma i przypon pójdzie. Fluokarbon 15, 0,15. Nie jest tak mocny jak żyłka mono. Już to powtarzałem kiedyś. Jeszcze. Zaliczona. Brzanka zaliczona. Idziemy z nią na matę. Zobaczymy co jak. Nieduża,
ale cieszy. Kolejna na pęczuś. Nic dodać, nic ująć. Więc taka 44. Wraca do wody. Czterdzieści pięć, 44, dwie wymiarowe brzamy. Baja. Baja. Dziewczyno. Poszła. Okej. Okay. I jest w pytkę. W pytkę, nie inaczej. Przerzucamy jeszcze zestaw dalej. Boleń z opadu. Z opadu ryba. Zobaczcie. Nie wiem, czy się nagra, bo kamerka mi, bateria mi poszła, ale z opadu na pęczek. Z opadu na pęczek. Boleń. Trzeci. Na pęczek białych. Z opadu. I mamy bolenia trzeciego z opadu. Zobaczcie. Pęczek białych. I trzeci boleń. Trzeci boleń. Płyń. Boleń bije, widzicie? A my wędkujemy dalej. Ściągając zestaw, przerzucając, wyciągnąłem rurkę antysprątaniową, agrafkę i koszyk. Tu jakaś gwoździe, jakieś patyki, druty wsadzone, tak aby koszyk się nie przesuwał. Koszyczek wykorzystamy, przyda się. Ktoś wsadził druty. Zobaczymy, jak to one zostały zmontowane. No i taki zdobyczny koszyk zakryty. Wyciągnęłem. No i czekam. Jest godzina 14:37. To jeszcze mamy ponad pół godziny dobre wędkowania. I czekamy. Już coś tu uderza. Dzisiaj trzy bolenie. Z opadu. Zarzuciłem od razu. Buch, buch. Jeszcze nie zdążyło opaść, bo w ręku czułem uderzenie, branie. Więc trzy bolenie z opadu, dwie wymiarowe brzany. No ale cóż, nastawiamy się na leszcza, a leszcza nic. Nic. U kolegów też leszczy nie ma. Usłyszycie później, po jednym leszczyku mają 35 cm, a tutaj już wygina. Leszcz nie chce brać, tylko wszystkie ryby, które mają okres ochrony od stycznia, czyli boleń, brzana, certa, to tylko dzisiaj zgubię. No ale jeszcze mamy czas, więc zobaczymy co jak, więc zostańcie dalej ze mną i zobaczymy finisz, finał dzisiejszego wędkowania, co i jak i kto zostanie królem leszcza, Big Fisha. Zobaczycie. A może będzie królów dwóch. Wszystko jeszcze wiadomo przed nami, więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno wędkujemy dalej, dalej, dalej. Jest bajecznie. Bajecznie, Pyzuś. Nie inaczej. Więc za 40 minut do końca krótkie podsumowanie jeszcze. Robert, co i jak? Powiedz. No słuchaj, co tu można powiedzieć? No ogólnie no ryba nie współpracowała. Chodziło mi o leszczyka jakiegoś. Nie udało się na razie złowić nic większego. Ile miałeś tych leszczy? Ja miałem jednego. Jednego? Tak, Jacek miał dwa, więc ja proponuję... A ja żadnego.
Ja proponuję, żeby zwycięzcą, jeżeli oczywiście nie trafimy jeszcze jakiegoś... Tak, to będzie Jacek, ze względu na to, że remis i miał dwa. Tak, dwa. Ale nie może, nie, nie. Przecież ja powiedziałem, że ja wygrywam. Puchar jest mój. Nie ma, nie, nie może być inaczej. Widziałeś tego gościa w szybie tam? To pyza, to ja. A ja nigdy się nie poddaję. Czyli... Tylko najwyżej często przegrywam, ale się nie poddaję. I tak trzymaj. Nie, powiem tak, no. Następnym razem nie wiem, albo pojedziemy bliżej. Troszeczkę bliżej elektrowni, bo naprawdę tutaj... Coś słabo jest. Słabo. No. No ale słyszałeś, jak wodę spuszczają, że część idzie w Wisłę? Tak, część idzie w Wisłę i to podobno już zdecydowanie więcej wody idzie w Wisłę niż ciepłej, niż w kanał, no. Dlatego że tutaj kiedyś się zagotowali ryby i od tej są bardziej ostrożni i... Więcej wody puszczają na Wisłę. Na Wisłę niż w kanał i dlatego widzicie efekty coraz gorsze, gorzej z dużymi leszczami. Jasne, ale tak z drugiej strony to jeszcze niestety nie było takiej zimy teraz ostrej, żeby one tutaj chciały wejść. Wejść, tak. No, także tutaj... Bo to musi Wisła zamarznąć, one muszą wpłynąć w kanał. Tam Wisłą musi iść kra. Kra. Jeżeli będzie szła kra, to one będą szukać lepszego, takiego spokojniejszego miejsca i pewnie tu zawitają, ale czy w tym roku? Nie sądzę. No zobaczymy. No. I więc tak, drodzy Państwo, ale dopóki przynęta w wodzie mam okazję jeszcze coś łowić, więc łowimy i tak widzicie jest. Co jak. Jacuś, miałem iść do Ciebie, powiedz co jak, koleżko. No jak? No, jak u Ciebie? Kawkę piję? Tak. Kawkę piję i co jeszcze, słuchaj, powiedz? No. Miałem tak, bolenia, miałem klenia, jak widziałeś. Bolenia miałeś, ja no, też trzeciego złowiłem. Takiego małego, no, nie? No, z opadu? Tak. Z opadu, to ja też warto, z opadu. Tak. Od razu w ręku kij, od razu dokładnie. Uderzył z opadu. Dokładnie. Klenia to widzieli widzowie no, nawet leszcze, wcześniej. Leszcze. Leszcze dwa mnie masz. Dwa, no. Dwa, leszcze. No to w razie remisu wygrywasz. Dlatego, że masz dwa. I... No i co, no i certy. I certy. Certy, brzan zero. Zero. Nie, to, jedną taką malutką. To ja teraz drugą wyciągnę wymiarową, 44. Nie, jedną taką malutką, to nie wiem ile to miało. No. Ja dwie wymiarowe mam. Malutkie takie. Dwie wymiarowe, teraz bolenia i bolenia i drugą brzanę wymiarową złowiłem. Na pęczek. W początku tam trochę zdjęć zrobiłem, a później jak mi już weszły tak ostro te ryby, to już nawet mi się nie chciało, bo to... No, no wiem. Jeszcze rzucasz i na drugi od razu chlas. No. Więc, słodziłeś? Która moja? Twoja jest ta. Dobra, słodzona? Nie. Nie? To dwie... Nie słodziłem, bo nie wiem. Okej. Dwie... Nie, sorry. Coś tam chyba... No, to już. Teraz to już. Będziemy słodzić. Łyżeczkę masz jedną tą? Nie, nie. Jest, sam łyżeczkę. Dobra. Mieszaj. Okej, dziękuję. I jeszcze wędkujemy, drodzy Państwo. Wypijemy kawkę. I połaniec dla twardzieli. Nie inaczej. Nic dodać, nic ująć, więc widzicie jak sytuacja się przedstawia. U kolegów tutaj już bije, a to ma jechać. To ma jechać, gwizdać i świstać, nie inaczej. Kawusia, wasze zdrowie, drodzy widzowie i zobaczymy jeszcze co i jak. 14.44, ze 40, pół godziny, 40 minut mamy, to jeszcze bardzo dużo czasu na wędkowanie i miejmy nadzieję, że jeszcze coś wejdzie fajnego. Więc wasze zdrowie i widzimy się po krótkiej przerwie. Uderzenie na prawej, a to ma powtórzyć, buch. Uderzenie było, a to ma jechać. Prawdopodobnie ryba się nie wścięła. Nie wcięła się ryba, ale zobaczymy. Czekamy, nie dosiągał. Powtórzy to, powtórzy, nie powtórzy to, trudno. Więc czekamy, co się będzie działo dalej. No, teraz lewa. Lewa. No ale to ma jechać. A nie tak mizernie. Ale czekamy. Śnieg znów zaczyna padać. Zresztą zapowiadali opady śniegu.
No i zobaczymy. Zobaczymy. Kij! Ja wszystko widzę i słyszę. Macie po dwa leszcze, tak? Ale nie zapominajcie, że ja tu jestem jeszcze. Ja nie mam nic. Jedna ryba i wygrywa. Zaraz, zaraz. Jednego ci tam wpuściłem. Robert! Ja ci wpuściłem dwa. To ja też. Już masz cztery. Dwa tam masz wpuszczone ode mnie. Nie zapominajcie się, że ja też jestem. Cały czas na ciebie liczymy. No. Robert, 40 wygrywa. No. I żeby było sprawiedliwe, jest, łowimy do 15.30. Czy dłużej? Dłużej. 15 ile? 45. 15.45, widzowie słyszą to. 15.45, a potem już się ryby nie liczą, zawijamy się. Więc do 15.45 i żeby było sprawiedliwie. To chłopaki, braćcie za robotę, bo do mnie już płyną. Płyną te 60. Więc drodzy Państwo, widzicie, do 15.45. Tak umówiliśmy się, dzień dłuższy i 15.45, przepraszam. Wyciągamy zestawy, kończymy i zwijamy się na Kielce. Więc mamy jeszcze dobry czas. 14.55, jeszcze dobry czas, więc robaki przygotowałem, kolejny pęczek grzeje właśnie, zobaczcie, i zaraz na jedno z wętek założę zagrzany świeży towar, który zaraz dojdzie do siebie w kieszeni. Okej, jest pyte pyzuś w pyciorę, nie inaczej. Czekamy, czekamy, pijemy kawkę. Zaczęło wiać, padać śnieg, ale poła jest dla twardzieli, nie inaczej. Więc mamy niecałe pół godziny, ściągnę tom i założymy świeży pakunek, który przygotowałem, się grzeje. Założymy świeże robaczki. Stolik już ściągnąłem. Założymy na pętelkę świeże robactwo i to już będzie 50. O, są ruchliwe, odłożymy, bo już nie będziemy nowych zakładać, już nie będę w razie co będę przerzucał na tych martwych albo zjedzonych. Więc kwestia tylko zawiązania tego pakunku do włosa. Końcówkę odetniemy. Żółkę do torby. Ok. I mamy świeży pakuneczek. Nabiję w podajnik. Mieszankę. Torebkę. Śmieci moje. I to będzie ostatni rzut. Praktycznie zanęta na styk. Więc cieszy mnie to, że nie musiałem dorabiać nowej, że mi nie zostało za dużo. Tamta niech stoi, a tą zarzucimy ze świeżym robactwem. Niedaleko. Boleń z opadu. Zobaczcie, widzicie, z opadu. Chyba tędy. I tak biorą dzisiaj z opadu, czwarty, prawdopodobnie, sami widzieliście jak biorą,
czwarty. Boleń zopadł. Zobaczymy, jak duży, ale boleń. Czwarty. Czyli, jak to się mówi, dzień bolenia. Nie inaczej. I czwarty boleń na pęczek. Zobaczcie. Wracaj. Tylko o to chodzi, że zeżar mi mój zestaw, czyli robaki, a nie mam nowych. Więc zobaczcie, wyżar mi, spadł pęczek, uderzył także, a spadł. Dobrze, przerzucamy, coś wykombinuję jeszcze. Więc 20 po 25 minut mamy, więc założymy 6 sztuk. Sztuka, dwie. 4, 5, 6. Dobra, 8, jak 8 to 8. To się szybko robi, jak widzicie. Ściągniemy. I dowiążemy szybko, bo nam bolek zeżar robactwo. Dowiążę, przerzucam i mamy jeszcze 25 minut. 20 minut na Big Fisha Leszcza. I tak jak mówię, zawijamy się. Pakujemy. I kończymy tą dzisiejszą imprezę, więc 20 minut mamy i pomału trzeba to zawijać. Połaniec dla twardzieli. Zobaczcie, jak sypie, jak wieje. Zimno, ale wytrwale jeszcze czekamy. 17 minut. I zobaczymy, co jak. Ja pomału, mało co już zostało i będziemy się składać. Starczy cały dzień nad wodą, odpoczynek na świeżym powietrzu i leciało tak, jak widzieliście. Więc jeszcze wędkujemy i miejmy nadzieję, że jeszcze coś się pyknie. Trochę powiało, wieje trochę, ale zobaczcie, trzymamy parasol, bo trochę wieje, ale nie poddajemy się. Wędkujemy dalej. Jest pytka. 38. 7 minut i będziemy pomału kończyć. Więc dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić. I tak ustaliliśmy do 15:45 i kończymy. Pakujemy się i zawijamy się na Kielce. Czekamy. Zobaczymy, już nie będę przerzucał. Praktycznie zanęta, która w reklamówce została, idzie dla ptaszków. Tutaj ptaszki przylatywały. One sobie
poszamią. Dużo nie zostało, ale poskubią sobie. Śmieci oczywiście zabieramy z sobą. I mamy jeszcze 6 minut. Więc idzie. 15:45. Kończymy. Tu wskazanie jest. Ale kończymy. Otworzę wolny bieg, bo pójdę, zobaczę podsumowanie od kolegów, co i jak. Wolny bieg otworzymy. W razie co. I kończymy. Kończymy tą imprezę. Więc zobaczycie, co i jak. Robert, koniec! Koniec. Powiedz, co i jak, od razu zrobimy podsumowanie i zwijamy się. Bo później ciemno, wiesz, no. To jest tak, jeżeli ktoś chce połapać róż... Poczekaj, zacząć się nagrywa. No. Okej, okay, no. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce połapać różnych gatunków ryb, zimową porą, to kanał Połaniec jest dla nich. Dzisiaj naprawdę był i krąpik, i był leszczyk, i był karaś, i był kleni. No i co tam jeszcze? Brzanka. Także naprawdę bardzo dużo różnych gatunków ryb udało się dzisiaj złapać. Bolenie. Proszę? Bolenie u mnie, no. Tak, także ogólnie mówię, jeżeli ktoś chce połapać sobie różnych gatunków ryb w zimę, kanał jest dla niego. Tu nie trafiliśmy w żadnego bigfisha. Może następnym razem się uda. No ale dwa leszcze miałeś, tak. Gratulacje ci. Bigfishem. No, zwycięstwo twoje i na spół. Tak. Z Jacusiem, tak, po dwie sztuki podobnego wymiaru mieliście. Bardzo podobne, także... A że ryby wypuszczamy, to nie będziemy o milimetry gadać. Tak jest. Po dwie sztuki mieliście, gratulacje bigfisha. Mi się jednak nie udało. No i krótko mówiąc... Do następnego. Do następnego. Dziękuję. Dzięki bardzo. Idziemy do Jacusia. Jacusiu, co i jak? Przede wszystkim gratulacje. Dwa miałeś te leszcze? Tak, ale... Gratulacje. Robertowi już pogratulowałem. Gratulacje. Co z tego, że dwa jak takie mam? No to co zrobić? Ale mam jednego 50. No ale my tak ustalili, wiesz, że wiem. Zwycięstwów jest dwóch. Ale nie ma dużej ryby. No nie ma dużego leszcza. No, jakby no nie ma. Wiesił, nie? U mnie dwie brzany wymiarowe i jeden boleń wymiarowy i... Wszystko wiesz, małe. Z początku ubogo tam dawałem, no to certy wtedy wjeżdżały. Tak. Mówię, podnęcę grubie i niech tam coś wiesz. No. Co się zadzieje. Może jeden ten leszczyk wyjechał, mówię, może jak podam trochę więcej, może się tam zakręci jakiś stawu, tak. Nie? I coś się wydarzy. No. No nic się nie wydarzy. No i zostało tak, jak było. No ale widzicie, zwycięzców mamy dwóch, kończymy, jak jedziemy. Mówi, jedni rzucają kamieniem o lód i mówią, że połowione. Połowione. A my jesteśmy twardzi. Twardzi. Minus 10, łowimy. Da się? Tak. Da się. I połaniec... Jak się chce, to się da. Da. I połaniec, tak, widzieliście, tylko dla twardzieli, więc kończymy na tym tą imprezę. I do następnego. Nie ma lipy. Nie ma to tamto. Więc drodzy widzowie, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. I do następnego. Siema Pyza. Narka, JLK, ole, 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 zawsze i wszędzie, pamiętajcie o tym, bo ja o tym też czasami zapominam. Narka!
Cześć.